Co robisz? Leśnego wycinam na szafkę, bo leśne nie ma szafki, ale kamyk ma szafkę, a kamyka u nas nie ma już. Na razie przynajmniej. No jest taki plan, żeby wkleić głowę w miejsce kamyka i napis jest, że to jest jego szafka. Zobaczymy, czy będą basy. To jest niemiecka precyzja. Hiszpański temperament. Nawet jego brudek został zachowany. Maski możemy robić. Maski, tylko oczy trzeba wyciąć. Zaraz to kleimy. Jest. Tutaj właśnie dostałem takie majątki, zbieram jak zawsze. Na cały salon kiowali. Z naszych zawodników jest najlepszy, ma największą wiedzę z historii. Zdecydowanie będzie. Nie moja dziedzina. Nie moja dziedzina? A wiesz, kto był pierwszym królem Polski? Nie będę strzelał, więc no. Nie chcę się upokorzyć. Ale wiesz, kto na pewno dzisiaj wygrał? Na pewno. Nie wiem, czy powinienem mówić, Paweł, ale dostałem dzisiaj informację, że drużyna kobiet bardzo ci kibicuje. Domyślam się, że ma jakiś swój udział w tym, ale tak jest. To nie mój udział, tylko dziewczyny chyba. Tak się pokazała dobrze. Ale gdyby nie ty, to i dziewczyny by nie było. No to chyba bardziej Marty wina, nie? Czy ją zaprosiła. Dziś trzeba było nie zapraszać, nie? Ale to czekałem, tak? Na kolejną rundę miejmy nadzieję, że wtedy uda się dziewczynę zgłosić oficjalnie. Zobaczymy. Byle było nie było tak dobrze, że ona będzie grać piłkę, a nie ja. To zostaniesz się menadżerem? To ja będę menadżerem, tylko bez licencji. Kuba, jak nastroje przed meczem? Przygotowane. Walka i 3 punkty. Tylko tak. Do was, wiesz co, Grzesiek, bo mnie teraz uświadomili chłopacy, że tu mija 10 lat, prawdopodobnie 10 lat od twojego występu w pierwszej drużynie i dzisiaj może być... Od siedzenia na ławce. No ale tak, w pierwszym składzie meczowym. Dokładnie, 10 lat. To trochę czasu minęło. No. W niższych ligach. Ale w końcu jest szansa na debiut. Zobaczymy. I dla Kuby to samo? To może być debiut. Ostatnio może. Szymon, także kurczę, czemu nie? Zobaczymy. Adrian też długo czekał przecież, też rozmawialiśmy. 4,5 roku. I może okres debiutu. Ale właśnie w nieszczęsnym meczu, nie? 4-1. Tak samo Lesiu. No to chyba jego bardziej nieszczęsny, co? Może dzisiaj będzie lepiej, jak będziecie wchodzili panowie. Oby, w lepszych okolicznościach. Włączyłem, jak nastroje dzisiaj przed meczem, bo troszeczkę ciężka sytuacja. Zmiany, więc... Bardzo dobre nastroje, optymistyczne. Optymistyczne. To jest. Nie ma wyjścia, trzeba wyjść i wygrać.
zachowawcze. Czy to się nie liczy? O, to się nie liczy. Nie liczy tego. Bo to było takie, że sami młodzieńcy pojechali, nie? Dobra, on tego nie liczy. No czyli dzisiaj jest przed debiutem, tak? Młody chłopak, wychowany, wiesz. O to chodzi. Nawet w tym meczu grał Jabłoński, ale akurat nie ten, bo tego jeszcze pewnie na świecie nie było. Ja jeszcze chciałem zapytać się o numer. A co to numer jest? No, to chyba to jest ciężki numer, bo ostatnim okresie sobie wybrałeś. Dalej Jabłoński. Ale to ci to przecież ty przecież fajnie to piłkę nie gra. Który z Kolaski, nie wiem czy on jest w Kuchowi. Dawid jest u nas, Promis na pewno nie Dąbrowski, kulturysta, Suboś gdzieś w Szwecji. Adamczyk też nie gra w piłkę. Pacik to był w Kutnie. Stępniak nie gra na pewno, Felbur nie gra, Szczepankiewicz to też na pewno nie gra. Także, no wiem czego tam. Ale zapytam cię o numer jeszcze. Taki mi się nie. A czyli to nie twój wybór? Trochę ciężki po ostatnim okresie, to... Milan, jaki wynik dzisiaj? Ile goli? 3. Dla mnie. A kto strzeli? Seku? Hiszpan i Nikola. Nikola, tak. No. Wszyscy panowie standardowo na środek, wiadomo. Dawać panowie. Dawać. Tak, jeszcze poczekaj. Dawaj, dawaj, dawaj! Taka trochę, daj, bo ta jest trochę przymała. Daj to mało, daj to mało. Panowie, szybkie, żeby nie przeszkadzać, mam też szybkie typowanie. Jaki dzisiaj będzie wynik? 3-1. 3-1. Ty dasz 1, tak? A czemu ten 1? No na chodź. Ja chciałbym 3-0, ale będzie 1-0. 1-0? Tak, ale 3 punkty. 2-0. Opowiadaj od razu. Przywitać się można? Można. Opowiadaj, co tam słychać. No co, no wszystko dobrze. Leczę się w Warszawie. Jestem dzisiaj tutaj na meczu, żeby wspierać chłopaków. No i co? No i leczę się. Jak najszybciej wracam do zdrowia i chcę pomóc jeszcze na początku. Jak są przewidywania? No jeszcze myślę, że pod koniec rundy zagram. Miejmy taką nadzieję. W meczach. No i też robię wszystko, żeby tak się stało. Dobra, to już żeby cię też nie męczyć. Pytałem chłopaków, którzy też dzisiaj nie grają. Jaki dzisiaj wynik? Ty typujesz? 2-0. 2-0, tak. Strzelcy? Myślę, że Sekul. Jedną na pewno. Kto drugą brameczkę? Możesz Fof. Niech tak będzie. Jaki wynik dzisiaj przewidujecie? Obiektywnie 2-0 Wisła. 2-0. Zwycięstwo. A ile? Bo już takich chłopaków pytałem, także... Nieważne ile. Zwycięstwo, nie? To oczywiste. A jakbyś miał typować? No. Wymęczę to. 2-0. 2-0. Michał, nagroda młodzieżowca miesiąca. Jakie to uczucie dla Ciebie? No na pewno duże. Czuję się bardzo wyróżniony i daje mi to motywację do dalszych treningów. Jeszcze chwilę. Cieszysz się w ogóle, że właśnie w tak dużej grupy osób po waszym ciebie? No bardzo się cieszę, jest to duże. Pytanie jeszcze na koniec takie standardowe, jakieś takie twoje indywidualne cele na ten sezon? No to wygranie celi od Q15, no i po sezonie myślę, że treningi w pierwszej drużynie. O, to już mocne wyzwanie, także tego ci życzę i jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo.
można gadać, nie? Można się pobudzić. Musimy wejść dobrze, od pierwszej minuty wejść, koncentracja. Jedziemy. Dawaj panowie, kurwa, jesteśmy bardzo, bardzo dobrą drużyną. Nie dajmy sobie wmówić, kurwa, że jest inaczej. Wychodzimy, kurwa, o ramy, wygrywamy ten mecz. Kto wygra mecz? FIFA! Jak mówisz? Wujek, ostrzelisz dzisiaj granty i zabijesz. Dobra, strzelaj. Ty? Strzeliłeś? Jak z GKS te dwie bramki. Ja nie jestem kapitanem. Nie. Cześć. Ja bym był taki wynik, jaki był z GKS-em. To Draczek jest? Trzymajcie go. Dobra. A będę mógł pójść potem z ale jeszcze nie ma. Ja też bym chciał grać. Przed pole, Krzysiek! Dostań, Krzysiu! Koniec!
czas! Chciałeś debiut w domu? No jest! Znaczy kroczek po kroczku, no? Słucham? Ile ty tych piłek wybiłeś na zakończenie? No to było, nie no, podeszli, potem przejęli inicjatywę, ale wiadomo, przegrywali, więc się wyrównał. Cieszymy się z tego zwycięstwa, bo to jest przełamanie się na swoim boisku, więc oby tak dalej. Podajecie piłki, to wygrywają. No nie wiem, tak jakoś poszło. Szczęście przynosicie chyba, co? My zawsze, jak my zawsze dajemy piłki, szczęście. Wisła zawsze wygrywa i powinniśmy zawsze wydawać. Mimo, że mogą stać w bramkę, my jesteśmy i zawsze nigdy jej nie stracą. Dobrze. A przytulane? Dobra, żeby też się przydać. Dawaj panowie, brawo za charakter. Ciężko dzisiaj było, bardzo ciężko, ale liczy się 3 punkty, ej! Trzeba takie też. Trzeba przepychać. Panowie, ja krótko. Brawo. Brawo za charakter. Za to, co pokazaliście w drugiej połowie, nie było łatwo. Ja sobie zdaję z tego sprawę po tych dwóch takich wysokich porażkach, gdzie nie wszystko się udało tak jak trzeba, ale i po tej pierwszej słabej pokazaliście w drugiej charakter. Grania jeszcze, będziemy grać lepiej, to wszyscy wiecie. Ale charakter, te 3 punkty były mega ważne, nie? Także brawo jeszcze raz. To może ja pierwszy, ej! To ja zacznę pierwszy raz. Kto wygrał mecz? Wisła! Wisła!